76 lat temu, na mocy wyroku władz Związku Radzieckiego, strzałem w tył głowy zamordowanych zostało blisko 22 tysiące polskich żołnierzy, policjantów, księży i urzędników przebywających w obozach jenieckich. W celu uczczenia tej smutnej rocznicy, w środę 13 kwietnia ulicami miasta przeszedł katyński Marsz Cieni. Uroczystości rozpoczęły się przy Komendzie Powiatowej Policji, gdzie zapalono znicze przed pomnikiem pomordowanych policjantów. Następnie mieszkańcy przeszli ulicami miasta na cmentarz parafialny, gdzie odprawione zostało nabożeństwo w intencji oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Uczestnicy zgromadzili się przy mauzoleum poświęconym córkom i synom ziemi ostrowskiej, w którego ścianie znajdują się urny z ziemią z polskich cmentarzy wojennych na wschodzie, z Katynia, Miednoje, Charkowa i Bykowni. Pamięć o zbrodni katyńskiej, ludobójstwie i dokonanej w innych miejscowościach jest przywracana. I to dobrze. To jest pamięć tragiczna, dramatyczna, ale także wpisana w tożsamość i martyrologium narodu polskiego. Straty, jeżeli chodzi o Rzeczypospolitą, były i do dzisiaj są ogromne. Miejsca masowych zbrodni sowieckich nazywane są Golgotą Wschodu. Katyńska zbrodnia przypomina, że jesteśmy stworzeni do wolności i nią jesteśmy obdarowani przez Chrystusa. A Katyń, tak jak Golgota, obnaża zbrodnicze zamiary wielu serc i wzywa do nawrócenia. Im więcej w nas dobra i prawdy, tym wolność jest szersza i głębsza. Mówił do zgromadzonych ksiądz prałat dr Jan Okuła. O pomordowanych możemy powiedzieć, że to są nasi męczennicy, którzy mówią, jaka jest cena wolności bardzo często i jak tę wolność trzeba cenić. Ta nasza wolność tak wielką ceną została nabyta. Tej ceny nie można przeliczać na pieniądze, na układy, zyski polityczne czy partyjne. Także męczennicy Wschodu włączają się we współczesną dyskusję o wolności i o patriotyzmie. Przypominają ci męczennicy, że honor, wolność Polski i Polaków to wartości cenniejsze aniżeli ludzkie życie. I oni temu dali świadectwo. Następnie odczytano nazwiska pomordowanych mieszkańców naszego regionu, którzy oddali życie w walce z wojskami Armii Czerwonej, zginęli w obozach śmierci, katowniach NKWD bądź w masowych egzekucjach. Modlono się za żołnierzy 1. Korpusu Pogranicza, marynarzy flotylii pińskiej, oficerów 18. Pułku Artylerii Lekkiej i Szkoły Podchorążych Piechoty, za funkcjonariuszy Policji Państwowej z terenu powiatu ostrowskiego oraz oficerów rezerwy, urzędników, nauczycieli, lekarzy, leśników, w tym wychowanków ostrowskiego gimnazjum, a także za cywilnych mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. My, młode pokolenie Rzeczypospolitej, jako ich następcy, chcemy być godnymi spadkobiercami idei i wartości, za które oni oddali swoje życie. Chcemy przejąć, kultywować i swoim codziennym postępowaniem wdrażać w życie ich moralny testament, ich umiłowanie ojczyzny, aby gdy zajdzie potrzeba, umieć tak jak oni, bez wahania stanąć w obronie tego, co dla tylu pokoleń naszych przodków było najdroższe i najświętsze. W obronie wiary w Boga, honoru i ojczyzny.
Zmówiono również modlitwę w intencji ofiar katastrofy polskiego Tupolewa w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęła delegacja udająca się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, ministrowie, parlamentarzyści i wojskowi. Następnie zapalono ognie pamięci. Zbrodnia katyńska przez lata owiana była tajemnicą. Masowe groby odkryte zostały w kwietniu 1943 roku, a wiele kwestii do dziś nie zostało wyjaśnionych. Dla Polaków Katyń jest symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec naszego narodu. Ten bezlitosny akt ludobójstwa stanowił nie tylko okrutny cios w kręgosłup i mózg polskiej armii, ale także był elementem planowej akcji eksterminacyjnej skierowanej przeciwko elicie kraju. Najliczniejszą grupę ofiar stanowiła polska inteligencja. Profesorowie, prawnicy, lekarze, nauczyciele, twórcy, urzędnicy i wielu innych. W katyńskich grobach spoczywa blisko 100 policjantów i oficerów związanych z ziemią ostrowską, m.in. z 18 Pułku Artylerii Lekkiej i Szkoły Podchorążych Piechoty, a także wychowanków ostrowskiego gimnazjum. Ostrów Mazowiecka była jednym z pierwszych miast w Polsce, którego mieszkańcy już ponad ćwierć wieku temu zaczęli upamiętniać ofiary sowieckiego ludobójstwa. Uroczystość zakończyła się montażem poetycko-muzycznym Rekwiem za rozstrzelaną armię w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznych Garnizon Ostrów, ubranej w mundury wszystkich służb Armii Polskiej II Rzeczpospolitej. Przeczytaj rejestr katyński. Imiona, martwe wyrazy. I zmów litanie za wszystkich. Bez ust, bez oczu, bez twarzy. Cyfra kamieniem milczenia śmierć przywaliła okrutną. O usta, których już nie ma, jakże wam krzykiem wybuchnąć? Oczy wyżarte cierpieniem, w noc pogrążone, nieme. Jakimże strasznym spojrzeniem przyszło wam żegnać tę ziemię? W dni nasze kruche i drżące, niech wspólny los nas uniesie. Ostatni gest konających, zdradzonych w katyńskim lesie. Wiatr, groby rozdarte liże, ślad zasypuje mordercy. Módlmy się, smutni, pod krzyżem, o prawo do własnej śmierci. Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki. Całujesz córkę, jedynaczkę, a mi posyłasz nieba błękit. I w zwiewnej widzisz mnie sukience. Wiem, że nie możesz pisać więcej. Basieńka pyta wciąż o tatę i marzy o dalekich krajach, gdzie pojedziemy wszyscy latem, więc tylko siebie uspokajam. Jeńcom nie wolno strzelać w głowy. To prawo międzynarodowe. Chciałeś powrócić przed Wigilią. Na pewno wrócisz na Wielkanoc, ja kawę z mlekiem i wanilią przyniosę ci do łóżka rano. Na razie szukam
cię w albumie. I sny mam, których nie rozumiem. Mężczyźni w płaszczach, lecz bez twarzy, idą przez rzadki las, pomału. Czuję, że coś się złego zdarzy i nagle słychać huk wystrzałów. Otwieram oczy, strzały liczę. To wiatr uderza w okiennice. Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz. Boku. Dzięki. Modlę się, Panie, za kraj, który w męce i krwi serdecznej bławi się zalewie. Modlę się za naród, który żyje w udręce. Za niegasnące otuchy zarzewie w piersiach, co wierzą w ojczyzny powstanie. Modlę się, Panie. Modlę się, Panie, a modli się ze mną woń pobojowisk i młodej krwi strugi. Modli się mogił i krzyży rząd długi i konających jęki, co w noc ciemną ku Tobie wznoszą o wolność błaganie. Modlę się, Panie. Modlą się, Panie, stratowane zboże. Modlą bombami zaorane pola. Modli samotna, opuszczona rola i kraj ten cały, od morza do morza, w którym wkrótce rąk do pracy nie stanie. Modlę się, Panie. Modlą się, Panie, gruzy miast i zgliszcza, wsi popalonych sterczące kominy, szczątki kościołów, samotne ruiny, świadkowie strasznych scen, smutne dworzyszcza. O łaski Twoje i zmiłowanie modlę się, Panie. Modli się, Panie, polska ziemia wszystka i wszystkie jej dawne i młode kurhany i pełne morze łez i krwi przelanej. Lasy i pola, i łąki, i rżyska. O wolność i zmartwychwstanie modlę się, Panie. Modlą się, Panie, i ja razem z nimi u stóp Twoich kajam się w prochu i pyle, byś zechciał skrócić wyczekiwań chwilę i aby nie były modły daremnymi. Po łaskę Twoją i próśb wysłuchanie modlę się, Panie.